Trwają testy Uber taktycznych skarpet z wełny Merino. Jeżeli jestem w terenie, to wam pokażę, jak przerzucić linę przez drzewo. Bo czemu nie? Dobra, mała zmiana planów. Po pierwsze, nie robimy tego w lesie, tylko robimy to, jak widzicie, na polu. Z dwóch prostych względów. Nie udało mi się znaleźć w lesie żadnego takiego właśnie fajnego, rozłożystego drzewa, żeby wam to pokazać. Dwa, tu jest po prostu troszkę lepsze światło. Przechodząc już do naszego rzucania liną bezpośrednio. Bierzemy sobie końcówkę liny, którą chcemy zainstalować na naszym konarze i zaczynamy robić sobie takie ósemki. Ilość ósemek zależy od tego, na jakiej wysokości znajduje się nasz konar. U mnie to jest jakieś 2-3 metry, więc więcej jak 4 takie ósemeczki nie są mi w ogóle potrzebne. Po czym owijamy naszą końcówkę w taki sposób tych ósemek i złożoną w pętelkę dłuższym końcem liny przechodzimy przez tą dziurkę tutaj na górze. W ten sposób powstaje nam ciężarek, który w sumie mógłbym już rzucać, ale chcę wam pokazać metodę, która wykorzystuje się na trochę wyższych konarach. Ja myślę, że tak do 5-6 metrów, coś takiego. I aby tak na taki konar rzucać, potrzebujemy po prostu jeszcze tę linę, którą chcemy rzucać, pokładać sobie w taki zygzaczek, po czym przerelokować ją na koniec liny, na rękę, którą nie będziemy rzucać. W taki sposób, aby jak widzicie, po kolei ona nam z tej ręki podczas rzutu schodziła. Dobra, nie pozostało nam nic innego, jak po prostu naszą linę rzucić i zobaczyć, jak to działa. Jak widzicie, lina elegancko się nam na naszym konarze zainstalowała. Mówiłem, 4 ósemeczki to jest dostatecznie. Zostało nam jeszcze dobre 1,5 metra na ziemi tej liny. A gdybyśmy chcieli naszą linę urelokować trochę wyżej, po prostu w sposób, jakbyśmy chcieli poganiać konia, jesteśmy w stanie ją sobie przesuwać. I na tak zawieszonej linie możemy już śmiało robić czy to huśtawki, czy zawiesić jakiś ekwipunek, aby nam się nie miał kontaktu z ziemią i nam się nie zamoczył. Czy co to chcecie sobie z taką liną uwieszoną na gałęzi robić? Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki w górę. Trzymajcie się.